Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnego materiału. Dzisiaj sprawdzamy sobie, czy Oppo dowozi swoje obiecanki dotyczące AI aktualizacji odnośnie swoich następnych modeli. Jakiś czas temu Wam pokazywałem Oppo Reno 12 Pro 5G. Bardzo smukły, fajny smartfon, świetnie działający i mający już na pokładzie kilka rzeczy AI, które miały być rozbudowywane. Ja w ogóle serię Reno bardzo lubię, świetnie wspominam szóstkę. Wyglądała rzeczywiście fantastycznie, jedne z najpiękniejszych telefonów do dzisiaj. Ale dzisiaj sprawdzamy sobie nowy smartfon z tej rodziny Oppo Reno 12, model FS 5G, który też jest w pewien sposób unikatowy. Może nie jest tak super cienki i tak wypasiony jak wersja Pro, natomiast mamy chociażby tutaj to, na czym wielu osobom nadal zależy do dzisiaj. Widzę Wasze komentarze wypominające wszystkim producentom to, że aparaty wystają, ten prawie nie wystaje, jest oczywiście delikatny uskok, ale marginalny właściwie. A druga sprawa, no jednak wszystkie telefony albo wyglądają podobnie, albo są identyczne i nie mają żadnych unikatowych funkcji. Tutaj mamy taki pierścień świetlny, który jest wokół aparatu, będziecie mogli zobaczyć to na przebitkach, który moim zdaniem jest naprawdę świetnym pomysłem, w sensie jeżeli chodzi o powiadomienia i tam jest wiele różnych scenariuszy ładowania i tak dalej. Mamy tam naprawdę bardzo dużo kolorów do konfigurowania, bardzo, bardzo to fajne i rzeczywiście świeci to bardzo ładnie. Oprócz tego specyfikacja jest w zupełności wystarczająca, telefon działa bardzo sprawnie i oczywiście nie jest to flagowy, więc na to zwracam uwagę, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o odpowiednik ceny do możliwości, jest jak najbardziej tutaj ok. Pełna recenzja tego telefonu będzie później, natomiast tak jak mówiłem, w przypadku Oppo Reno 12 Pro 5G pewne funkcje już się pojawiły AI, ale one miały być rozwijane na przestrzeni poszczególnych miesięcy. I to nie tylko na telefony, które wejdą, ale też te, które już były z serii 12 na rynku. Więc tak się zdarzyło, że mam już ten najnowszy model, a ten jeszcze nie oddałem i postanowiłem, że sprawdzę również po aktualizacji, czy te wszystkie funkcje się tutaj pojawiły. Natomiast zacznę od tego, że Oppo, jak zawsze, zresztą w historii już mieli kilka takich badań, przeprowadziło polskie badania dotyczące właśnie AI, że ponad połowa osób jakby przebadanych korzysta w ogóle z AI, nawet nie wiedząc o tym. Ponad połowa korzysta z tych, które korzystają na smartfonach i co więcej, część osób byłaby nawet w stanie zapłacić jakąś drobną opłatę 11 do 20 zł za to, żeby te wszystkie funkcje mieć. Jest to też jasny sygnał, że część osób korzysta z pewnych narzędzi, nie wiedząc, że one są w oparciu o sztuczną inteligencję. Druga sprawa, część osób pewno korzysta nie tylko po to, żeby sobie wyrenderować jakiś obrazek, czy zrobić coś tam, namalować, czy jakby przetłumaczyć jakiś tekst, ale również, żeby poprawiać swoje zdjęcia tak na co dzień. Myślę, że to jest ta funkcja, z której najczęściej korzystamy. I przyznam szczerze, że ta wersja 2.0 gumki, która pojawiła się, rzeczywiście jest świetna. W sensie ona potrafi bardzo dobrze odciąć wszystkie osoby, które gdzieś tam są w tle. Ja wgrałem różne zdjęcia, nie tylko zrobione telefonami Oppo, ale również innymi, gdzie miałem powiedzmy jakieś takie bardziej zatłoczone i spokojnie naprawdę radzi sobie to bardzo dobrze, pozostawiając tekstury, które są pod tymi ludźmi jakby nienaruszone, w sensie wyglądają one dość naturalnie, więc wygląda to świetnie i myślę, że ta gumka AI jako takie narzędzie do usuwania, do poprawiania zdjęć, gdzie ktoś po prostu nam wszedł i nam zepsuł zdjęcie, jest tym jednym z tych narzędzi, z których najczęściej korzystamy. Oczywiście oprócz tego automatycznego usuwania ludzi, co moim zdaniem spisuje się najlepiej, można również tutaj zaznaczyć lasso, czyli na przykład jakieś elementy na zdjęciu usunąć. Ja usunąłem sobie na przykład sprzątającego robota koszącego. Wygląda to później bardzo w porządku. Czasami te efekty są takie, że po prostu coś niedokładnie zaznaczymy, więc można zawsze sobie cofnąć, albo tutaj mamy lasso, albo można wykreślić powiedzmy daną element i on automatycznie rozpozna. Polecam sobie z tego spróbować, to rzeczywiście świetne rozwiązanie i pobawić się. Jeżeli to są takie elementy, które rzeczywiście odstają gdzieś tam powiedzmy od danego kadru, to można rzeczywiście bardzo łatwo wyeliminować. Ale są też inne rzeczy, jak na przykład inteligentne konturowanie, czyli w galerii po prostu w dowolnym zdjęciu klikamy sobie jakiś element, który chcemy, na przykład naszą postać albo jakiś tam, nie wiem, samochodzik albo cokolwiek innego i można sobie przypiąć to do jako sticker. Mówiłem o tym i pokazywałem to wcześniej, to jest bardzo fajne, bo można po prostu to wykorzystywać później w swoich innych zdjęciach. To jest coś, co robię za pomocą płatnego oprogramowania codziennie u siebie w miniaturach, czyli powiedzmy ze swojego kadru wycinam siebie płynnie, żeby wstawić w jakieś inne zdjęcie, żeby no powiedzmy zrobić miniaturkę. Więc kiedyś takie rzeczy się robiło za pomocą płatnych aplikacji, teraz można to robić po prostu za darmo powiedzmy w telefonie. I to jest rzeczywiście bardzo wygodne. Mamy też dwie funkcje, które ciężko sprawdzić tak na dobrą sprawę, czyli AI Link Boost, czyli w momencie kiedy jedziemy jakąś windą, jesteśmy w miejscu, gdzie jest gorszy zasięg powiedzmy, telefon jest w stanie powiedzmy przez te
jakby takie zabudowanie, dzięki 6 antenom lepiej się skomunikować i szybciej odzyskać zasięg, czy to Wi-Fi, czy też powiedzmy telefonii komórkowej. Znaczy, no, ja byłbym w stanie to sprawdzić w momencie, kiedy bym jeździł windą gdzieś tam na wakacjach albo gdzieś był na jakimś służbowym wyjeździe w hotelu, bo to najczęściej wtedy mi się zdarza, że przez te kilkanaście sekund, jak jedziesz windą na tam któreś piętro, bardzo często ten zasięg jest wtedy słaby, albo Wi-Fi tracisz, albo tracisz zasięg komórkowy. Właściwie tylko w takich warunkach, ale myślę, że jeżeli ktoś, powiedzmy, mieszka w miejscu, gdzie, no powiedzmy, mury są grube, albo ten zasięg może być gorszy, taka funkcja mu może pozwolić. AI czysty głos to jest funkcja, która pozwala oczyścić głos w momencie, kiedy gdzieś tam jesteśmy, powiedzmy, w zatłoczonym miejscu. Trochę jak w słuchawkach takich z ANC, dzięki temu po prostu lepiej słyszymy. Jakby nie miałem problemu, jeżeli chodzi o jakość połączeń w przypadku jednego czy drugiego telefonu. Czy ta jakość jest jakoś lepsza? Znaczy, nikt mi nie mówił o tym z drugiej strony, że o, gdzieś tam nie słychać w ogóle, żebyś był w mieście. Ale z drugiej strony myślę, że ludzie się już przyzwyczaili, że dzisiejsze telefony po prostu są tak dobre w odbiorze, że raczej problemów z komunikacją nie mamy. Kolejną funkcją AI jest Beacon Link. Świetne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że mając telefony odpowiednie, mamy po prostu telefony, które są krótkofalówkami. I to niezależnie, czy jesteśmy na jednym adresie Gmail, czy to są tylko kontakty, czy nawet osoby, które się tak na dobrą sprawę nie znają. Są one wyszukiwane, więc można sobie zablokować, żeby tylko mieć od kontaktów. No i tak na dobrą sprawę, nie musimy mieć włączonego Wi-Fi, nie musimy mieć włączonej transmisji danych. Wystarczy, że jest aktywna karta SIM, ale może być nawet tryb samolotowy. I przy trybie samolotowym po prostu klikam sobie urządzenie w pobliżu. Jest Renault 12 FS 5G. Klikam. I dzwoni. Jest podana informacja, że to jest Beacon Link, więc bardzo fajne rozwiązanie jako taka krótkofalówka, no i za takie połączenie oczywiście nie ponosimy żadnych kosztów. I oczywiście mamy jeszcze AI Toolbox, czyli te wszystkie funkcje związane z tłumaczeniem, z odczytywaniem tekstu, jakby transkrypcji, tak jak mówiłem, one nie są dostępne po polsku, ale największą nowością jest AI Studio. AI Studio, czyli coś, co jest wielkim rozwinięciem innych rozwiązań, które mamy w innych smartfonach. W sensie mamy bardzo często możliwość generowania jakichś awatarów, czy takich wirtualnych, powiedzmy, naszych osobowości na podstawie 3, 4, może 5 jakichś tam, powiedzmy, przykładowych scenariuszy i tak na dobrą sprawę tyle. AI Studio idzie na wyższy poziom. Mamy tutaj około 2000 różnych takich kreacji. Dla mężczyzn, dla kobiet są różne kategorie, można sobie oczywiście to sprawdzić, są pojedyncze czy też grupowe zdjęcia. No i tak jak mówiłem, w tym badaniu było, że część osób byłaby w stanie płacić, powiedzmy, za niektóre rozwiązania AI. Dobrze wiemy, że niektóre rozwiązania AI, które są już na rynku, za jakiś czas mogą być płatne u różnych producentów. Po chwili obecnej wygląda to tak, że na dzień dobry, w momencie kiedy się rejestrujemy, dostajemy 5000 takich wirtualnych monet czy tam diamentów. I te diamenty, jakby każda taka kreacja kilku różnych zdjęć, jakby z danej tematyki, kosztuje, czy tam powiedzmy zajmuje nam, zabiera nam 10 takich diamentów. Więc można tych kreacji rzeczywiście bardzo dużo zrobić. No i te diamenty też się odświeżają przez to, że coś tam robimy w aplikacjach, że wchodzimy gdzieś tam, odświeżamy, że korzystamy, powiedzmy, z aplikacji. Powiedzmy, te diamenty będą do nas, do naszej puli wracać. 5000 to jest bardzo dużo, więc można się sporo pobawić. No i rzeczywiście tych kreacji, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo dużo. Pytanie, czy one są realne? Bym powiedział, że różnie. Widać, że no, jest taka tendencja, powiedzmy, do odchudzania twarzy i aż taki szczuplutki niestety nie jestem, więc może faktycznie wyglądam tutaj nawet bardziej okazale. Kilka przykładów wam tutaj wrzucam, wygląda to bardzo fajnie, no i tak jak mówię, jest tutaj tych kreacji bardzo dużo i widzę, że one systematycznie się pojawiają, w sensie przed wejściem tutaj do aplikacji czy kreowaniem nowych pojawiają się też aktualizacje wtyczek, więc one się aktualizują, jeżeli pojawiają się nowe kreacje. Jest to rzeczywiście bardzo fajne. No i jeżeli chodzi o szybkość robienia tych kreacji, to trwa to około 20 sekund. Czasami zdarza się tak, że wpadamy w jakąś taką krótką kolejkę, w sensie, że są przed nami, nie wiem, tam 2 albo 3 osoby. Widać, że jest to po prostu do serwera kolejkowane, ale trwa to rzeczywiście tam, powiedzmy, no tyle samo. Jeżeli 2 osoby przed nami, to one zajmują 40 sekund plus nasze 20 sekund w minutę daną kreację mamy zrobioną. Ale zdarzyło mi się to tak na dobrą sprawę 2 razy, na kilkanaście razy jakby żądania różnych kreacji, więc wydaje mi się, że nie jest źle. Fajnie, że jest tyle tych różnych rozwiązań, nie powiedziałbym, że one są jakieś super, super realistyczne,
ale rzeczywiście można się tutaj pobawić. I tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o Poreno 12 FS 5G, to do niego sobie jeszcze wrócimy, bo będzie pełna recenzja, natomiast dajcie znać, jak się zapatrujecie na AI, czy korzystacie w ogóle, czy może nieświadomie korzystacie, w jakim zakresie, do czego używacie, czy może też tylko gumka tak najwięcej. A jeżeli rzeczywiście miałby się okazać takie usługi ogólnie na różnych platformach płatne, czy bylibyście w stanie dopłacić jakiś abonament, czy raczej uważacie, że powinno to być mimo wszystko za darmo, albo tak zrobione jak Oppo, czyli że mamy jakieś tam kupony, żetony, które po prostu są odliczane i później nabijane dodatkowo za to, że robimy jakieś inne rzeczy. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!